W tym filmie zobaczycie kieszonkowy, dwukanałowy oscyloskop cyfrowy. Zapraszam do oglądania. Urządzenie ma symbol DS212. Szerokość pasma analogowego to 1 MHz. Zawartość opakowania. Oprócz oscyloskopu są dwie sondy pomiarowe z wtykami mini BNC. Przewód USB do przesyłania danych i ładowania urządzenia. Obudowa przyrządu jest aluminiowa, a jego wymiary to 100 x 56,5 mm, a grubość to tylko 10,7 mm. Rozmiar ekranu 2,8 cala. Akumulator o pojemności 500 mAh jest wymienny. U góry znajduje się przełącznik zasilania, pokrętło S oraz przycisk zapisywania i pauzy. Do poruszania się po menu służą dwa pokrętła S i M. Są one klikalne. Oprócz dwóch kanałów rzeczywistych jest jeszcze trzeci kanał wirtualny, który może być na przykład sumą czy różnicą tych dwóch kanałów. Kanał A ma kolor niebieski, B żółty, a C fioletowy. Klikając kółko S przełączamy się między stronami menu. W każdej chwili możemy przywrócić ustawienia fabryczne. W ustawieniach systemu możemy zmienić parametry dźwięku oraz obrazu.
tym małym urządzeniu występują prawie wszystkie funkcje, które są domeną dużych oscyloskopów. Przyrząd ma wbudowany generator sygnału. Mamy tu falę sinusoidalną, kwadratową, trójkątną i piłokształtną. Kanału B nie będziemy używać, można go wyłączyć. Można zmieniać rodzaj fali oraz jej częstotliwość. Naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie pokrętła S usuwa menu z ekranu. Możemy wtedy regulować pokrętłem M czułość napięcia, a pokrętłem S podstawę czasu. Dłuższe przytrzymanie przycisku Play to zapisanie danego obrazu, krótkie to zamrożenie obrazu. Oscyloskop ma wbudowaną pamięć do zapisu wykresów. Przykładowy pomiar. Częstotliwość próbkowania to 10 milionów próbek na sekundę. Wszystkie dane, które zapiszemy w urządzeniu, możemy przenieść potem do komputera i je powtórnie analizować. I na koniec jeszcze instrukcja dla zainteresowanych. Myślę, że to urządzenie może zainteresować niektóre osoby parające się elektroniką. Cena oscyloskopu to około 100 euro. Dziękuję za uwagę.